Panie trenerze, witamy w Pelplinie. Przede wszystkim, jakby mógł Pan na początku nam powiedzieć, jak wyglądał ten proces Pana przyjścia tutaj do nas, do klubu? No i jak to się stało, że Pan w przyszłym sezonie będzie trenerem Deki Pelplin? Sytuacja była bardzo, że tak powiem, bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o moje przyjście do Pelplina, o zatrudnienie mnie przez zarząd i podpisanie umowy ze mną. Akurat jestem z Pomorza, jestem człowiekiem, można powiedzieć, stąd. Z panem prezesem znamy się kopę lat, rywalizowaliśmy ze sobą jako trenerzy w rozgrywkach młodzieżowych. Bardzo często wyjeżdżałem z Pelplina na tarczy. W tym momencie będę chciał zawsze wyjeżdżać albo wychodzić z tarczą. No, chciałem powiedzieć, że długo sytuacja była dynamiczna, długo nie dyskutowaliśmy na temat warunków, bo warunki są naprawdę tutaj udostępnione, rewelacyjne. Znam siłę Pelplina, znam siłę kibiców, znam siłę ludzi pracujących w organizacji i gdzie Pelplin budował, Deka Pelplin budowała markę swoją przez wiele lat w niższych ligach, a w pierwszej lidze jest naprawdę bardzo stabilnym klubem, rozwijającym się i z roku na rok czyniącym coraz większe postępy. Patrząc nawet na to, ilu zawodników się przewinęło przez Dekę, którzy grają i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze wciąż z ogromnym powodzeniem, którzy świadczą i którzy pokazują, jak silna jest ta liga, to znaczy, że jest to dobre miejsce. Tak samo mogę powiedzieć o trenerach, między innymi o moim serdecznym koledze Przemku Łuszczewskim, znakomitym trenerze, znakomitym fachowcu, świetnym człowieku, który tutaj też spędził bardzo dobry sezon historyczny, gdzie wprowadził Dekę do playoffów i nie ukrywam, jest to też moim planem, żeby zagrzać miejsce na dłużej niż jeden sezon, ponieważ jest, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie koloryzując, nikomu się, że tak powiem, nie chcąc przypodobać, bardzo dobre miejsce do rozwoju przez to, co mnie tutaj, co na mnie czekało i co widzę każdego dnia, jak ludzie pracujący w klubie są życzliwi i jak mocno pomagają i na każdym kroku starają się być pomocni, to naprawdę lepszego miejsca nie mogłem sobie wyobrazić, zwłaszcza, że jestem blisko mojej córki i tak naprawdę w 40 minut mogę jeździć i oglądać jej mecze i patrzeć na jej postępy koszkarskie. Skoro już wiemy, jak Pan trafił do Pelplina, to teraz ten okres przygotowawczy sobie zostawimy na trochę później, ale jeszcze przed tym okresem przygotowawczym jest ten tak popularnie nazywany sezon ogórkowy. Jak ten sezon w tym roku dla Pana wyglądał? No, sezon ogórkowy dla nas nigdy nie jest sezonem ogórkowym dla nas trenerów, zwłaszcza, że my, jak wcześniej wspomnieliśmy, szybko podpisaliśmy umowę, doszliśmy do porozumienia, więc razem z członkami staffu, a także z prezesem bardzo mocno penetrowaliśmy i analizowaliśmy rynek dostępnych koszykarzy, ponieważ chcieliśmy w miarę szybko stworzyć trzon zespołu, a także dobrać odpowiednich zawodników pod nasz profil. No, nie ukrywam, że z każdym rokiem jest coraz trudniej rozmawiać o tak wczesnym okresie z zawodnikami, ponieważ każdy z nich ma swoje ambicje. Chce grać w wyższej lidze, w klubach bijących się o najwyższe cele. Nie jest powiedziane, że my nie będziemy się bić o najwyższe cele, dlatego mogę powiedzieć, że ten okres ogórkowy był jak najbardziej treściwy i zakontraktowaliśmy tych graczy, których chcieliśmy i zostawiliśmy z zeszłego roku również tych, których chcieliśmy. Na niektórych nie było nas stać, co jest też wiadomo, że niektóre kluby po prostu też nie będą szastać pieniędzmi, a jednak uważam, że ten okres ogórkowy za jak najbardziej, w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, jak najbardziej pozytywny i udało nam się stworzyć bardzo ciekawy team ludzi, który tutaj będzie występował. No właśnie, mówi trener, że udało się stworzyć bardzo ciekawy team ludzi, bo już trener z tymi zawodnikami troszkę przebywa. Ale jak wyglądał początek tego okresu przygotowawczego, który rozpoczął się dla Deki 5 sierpnia? Pierwszy tydzień gracze mieli przygotowania tylko i wyłącznie motoryczne, nie dotykali piłki, chcieliśmy, a zwłaszcza, że liga miała się rozpocząć 21 września, rozpoczęcie zostało przesunięte na 28, dało nam to tydzień spokojniejszej pracy, trener Paweł
zaprzęgł chłopaków do bardzo mocnej pracy motorycznej, a także siłowej. Widać to było już w drugim tygodniu, że jednak mocno dały mi się wyznaki, z czego jestem bardzo zadowolony. W drugim tygodniu już zaczęliśmy pracować z piłką, zaczęliśmy pracować nad elementami ataku, delikatne wstawki obrony. W tym tygodniu głównie obrona, zwieńczeniem tych trzech tygodni będzie sparing sobotni z rywalem zamiędzy Skociewskimi Diabłami. W składzie zespołu są jeszcze wolne miejsca. Z tego, co tutaj też zaobserwowałem na treningu, no, pojawiają się młodzieżowcy, którzy chyba są na fazie testów. Jak to wygląda? Te testy już przeszli pomyślnie, ale tak zgadza się, mieli tygodniowe tryouty. Z tego, co mogę zdradzić, mogę powiedzieć, mamy trzech bardzo, bardzo ciekawych graczy, takich randomowych, nieznanych jeszcze szerszej publiczności na parkietach pierwszoligowych. Dołożymy do tych młodzieżowców jeszcze jednego z najlepszych młodzieżowców, młodych zawodników w pierwszej lidze, a mianowicie Błażeja Czerniewicza, więc mamy tutaj skład całkiem ciekawy, osobowy. Dodatkowo klub działa w porozumieniu z Politechniką Gdańską nadumową szkoleniową, właśnie z drugoligową drużyną, aby jeszcze trzech młodzieżowców do nas dołączyło z Politechniki Gdańskiej. Wiem, że to może trochę za wcześnie na to pytanie, ale jaki będzie miała charakter ta drużyna w nadchodzącym sezonie? Bardzo, bardzo chcę i też pracuję nad tym, że ta drużyna ma pracować 40 minut w obronie na całym placu, grać szybką koszykówkę, 7 sekund albo i mniej w ataku, jeżeli będzie taka możliwość, doktryna Mike'a D'Antoniego. Wierzę w to po tym, co widzę na treningach, że możemy być naprawdę mocną drużyną, jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne, o agresję w obronie. Na pewno będzie to drużyna, to mogę obiecać kibicom, która będzie walczyła do ostatniej sekundy, albo jak po żołniersku mówiąc, do ostatniej kropli krwi i będziemy chcieli się utożsamiać z naszymi tutaj najwierniejszymi fanami, że nie wsadzimy głowę tam, gdzie ktoś nogi nie wsadzi. Wspomniał trener o kibicach, którzy no na pewno nie mogą się doczekać kolejnego sezonu tutaj na pelplińskim parkiecie. Myślę, że woleliby faktycznie widzieć do ostatniej kropli potu gdzieś tam tą walkę niż krwi. Najbliższy sparing ze Starogardem Gdańskim, jak już wiemy, będzie zamknięty dla kibiców. Jaki jest plan na następne sparingi? Czy jest jakaś szansa, że będziemy mogli tutaj naszych kibiców wpuścić, bo nie będę ukrywał, już się pojawiają tutaj takie ciche telefony i zapytania. No, trenujemy i gramy dla naszych kibiców, więc na pewno chcemy też, żeby ten nasz szósty zawodnik, który zawsze z tego słynął, Pelplin od czasu gry jeszcze w drugiej lidze, zawsze tutaj miał szóstego zawodnika w osobach kibiców. Na pewno chcemy, żeby tutaj byli, żeby byli z nami, żeby też poczuć tą więź, ponieważ zasłużyli na to. Natomiast nie ukrywam, pierwszy sparing to dopiero są pewne przymiarki. Dwa, na prośbę też Starogardu Gdańskiego zgodziliśmy się, żeby to był sparing zamknięty. Natomiast następne spotkania zapraszamy serdecznie. Liczymy na gorący doping, na wsparcie, na wspólne zdjęcia, na poznawanie się z niektórymi nowymi zawodnikami. Także trenerem, bądź trenerami i hala na pewno będzie stała otworem. W internecie pojawiają się różnego rodzaju opinie, jakieś artykuły, power rankingi umieszczające dane drużyny w danej kategorii, czy to walki o utrzymanie, czy to walki gdzieś tam w środku tabeli, walki o awans, czy walki o playoffy. Co trener sądzi o tych rokowaniach dziennikarzy, którzy plasują nas gdzieś w tej walce o playoffy? O, no to nawet nie wiedziałem, że plasują. Nie czytałem tego, nie doszły mnie słuchy, bo wiadomo, że sezon wszystko zweryfikuje. Miło, że ktoś tak napisał, czy ktoś tak twierdzi. No wiadomo, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nawet jakby nas umieszczali na miejscach spadkowych, też bym szanował zdanie kogoś, przynajmniej by też motywował do tego, żeby mu udowodnić na koniec sezonu, że nie miał racji. Ale proszę spojrzeć na tą ligę w tym roku
z innej strony, nawet ze strony budżetowej. Trzech beniaminków wchodzących do ligi w tym roku ma budżety w pierwszej ósemce. Więc jeżeli by grały same budżety, to tych chętnych do walki o pierwszą ósemkę z 18 drużyn, myślę, będzie 14 albo nawet 15. Tak jak w zeszłym roku była silna liga, to według mnie w tym roku będzie jeszcze bardziej wyrównana, jeszcze więcej meczów może się kończyć niespodziewanymi rozstrzygnięciami. Wracając do początku rozmowy, czy trener jednak zapisuje gdzieś tam Dekę Pelplin w tej grupie walczącej o te play-offy? A jeżeli bym nie zapisywał, nie podpisywałbym kontraktu, bo to jest jeden z warunków kontraktu, co całkowicie rozumiem, ponieważ nasi drodzy sponsorzy też wydają pieniądze na drużynę, na trenera po to, żeby grać jak najdłużej. I nie obejmowałbym też tego stanowiska, jeżeli tutaj nie byłoby ambicji na zajęcie miejsca co najmniej w pierwszej ósemce. To na koniec pierwszego naszego wywiadu, bo myślę, że w tym sezonie będziemy z tego też, co trener słynie, że lubi dobrze porozmawiać. I jakie takie przesłanie może do kibiców trener miałby na ten sezon? Przesłanie? Nie, ja tylko doktrynę D'Artagnana i trzech muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.